Dzień dobry. Chciałam dzisiaj zaprezentować kilka ćwiczeń logopedycznych, które można wykonać w domu. Będą to zajęcia typowo ćwiczenia oddechowe. Zaczniemy sobie od stworzenia takiego małego robaczka, który poprzez podmuch powietrza za pomocą słomki będzie wędrował sobie po stole albo po podłodze. Potrzebujemy do tego kartki papieru nie za dużej, ponieważ jeżeli robaczek będzie za duży, będzie przez to cięższy i trudniej nam go będzie przesuwać. Z takiej kartki papieru wycinamy dosyć wąski pasek. Ten pasek składamy na pół. Jedną połówkę znowu składamy na pół. I tę złożoną połówkę ponownie na pół. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Najpierw na pół. Znowu na pół. I kiedy mamy dwie części złożone, zbliżamy je do siebie, składamy. Możemy przeciąć boczki dosyć okrągło. Po wycięciu takich półokręgów rozkładamy. Powstał robaczek, możemy mu narysować oczka, buźkę. Robaczek się uśmiecha. Bierzemy słomkę i delikatnie dmuchamy w tył pleców robaczka, żeby mógł się rozprostować, a przez to pełzać po naszym stole. Staramy się kontrolować oddech, nie może być wydech ani za mocny, ani za delikatny, ani na zbyt długi. Będzie to świetne ćwiczenie na kontrolowanie swojego wydechu. Drugie ćwiczenie też będzie wymagało od nas troszeczkę zmysłu artystycznego. Zrobimy sobie taką domowej roboty dmuchajkę. Na zajęciach logopedycznych dzieciaki uwielbiają to ćwiczenie. Co prawda w przedszkolu piłka, która znajdzie się w dmuchajce, jest większa niż ta, którą mam tutaj. Na zajęciach logopedycznych w przedszkolu polega to na tym, żeby dmuchając w słomkę, kontrolować wydech tak, żeby piłka delikatnie się uniosła i wróciła do naszej dmuchajki. W tym przypadku, gdzie moja kuleczka jest dosyć mała, pewnie mi się to nie uda, ona najprawdopodobniej wyfrunie całkowicie z dmuchajki, ale najpierw pokażę, jak ją zrobić. Znowu, kartka papieru, nie mam w domu cyrkla, więc biorę miskę. Odrysowujemy okrągły kształt, który trzeba wyciąć. Tarczaki mogą oczywiście wycinać koło samodzielnie. Wręcz do tego zachęcam. Po wycięciu koła nacinamy mniej więcej do połowy, tak żeby nam się zrobiła taka szpara, żebyśmy mogli z tego koła poprzez zagięcie utworzyć nasz lejek. Przygotowałam sobie też taśmę i tą taśmą skleję lejek. Więc lejek, możemy go sobie nawet tutaj wyrównać, bo tutaj troszeczkę krzywo wyszło.
Teraz tu ten czubek musimy delikatnie odciąć, ponieważ to będzie miejsce, gdzie wsunąć powinniśmy smokę. Ta dziura nie musi być równa, nie musi być super regularna. Przekładamy przez nią słomkę i znowu przyklejamy. Powstała nam domowej roboty dmuchajka. Ważne, żeby ta słomka tutaj wewnątrz zbyt mocno nie wystawała w górę, bo kulka może być wtedy obok niej, a nie na wyjściu słomki. Wkładamy naszą kulkę. No i w zależności od tego, czy jest duża, czy mała, na tym będzie polegało nasze ćwiczenie. Normalnie, tak jak mówiłam, kulka powinna się unieść i wrócić tu. Pewnie się to nie uda. Wyskoczyła. Pokażę jeszcze raz. Chciałam to zrobić naprawdę delikatnie. Tak? Jeżeli nie mamy w domu słomek, a chcemy poćwiczyć wydech, przydatne będą tu ukochane przez dzieci bańki, wszelkiego rodzaju wiatraczki. Nie możemy teraz wyjść na plac zabaw, więc wiatraczki, które normalnie służą do młynka i piasku, mogą posłużyć nam do ćwiczeń oddechowych. Jeżeli takich przedmiotów także nie mamy w domu, zachęcam, żeby zwinąć kulki papieru albo stare gazety w kulki i zrobić sobie wyścig. Kto pierwszy przedmucha piłkę na drugą stronę pokoju? Pomysły są różne. Widziałam niektórych rodziców, którzy układają labirynty z tektur, z różnych przedmiotów. Także dowolność jest szeroka. Ja zachęcam, żeby aktywnie i edukacyjnie spędzić ten czas wolny w domu. Ja życzę Wam dużo zdrowia i widzimy się na pewno na następnym nagraniu. Do zobaczenia!